Hej, hej, siemaneczko, z tej strony King Elr, a to jest odcinek z gry Fable The Lost Chapters. Dobra, skończyliśmy ostatnio tutaj właśnie u Kowala. Spróbujemy coś od niego wziąć. Nie, dzisiaj nie, jeszcze. Really, nigga? Wy to widzicie, to serduszko tutaj. Gość się w nas zakochuje, no to jest fenomen, patrzcie. No hej. Flirtuje z dwoma osobami. Nie tylko z gościem, to jeszcze z kobietą. Nie róbcie tego w domu. Dobra, cześć gościu. I teraz właśnie pokażę wam ten sposób, jak szybko zarobić dużą ilość pieniędzy. Gość ma tak, worek zboża jest dobrym tym do sprzedaży. Dobra, i patrzcie tu. Macie zysk 6 zł. Kupujecie to za konkretną ilość pieniędzy, a sprzedajecie o 6 zł więcej niż kupiliście, więc opłaca się. Naprawdę się opłaca. Tu macie również 6 zł więcej. Tu macie aż 13 zł więcej. I już mamy 2515 zł. Kozacko. Jeszcze raz, patrzcie. I jeszcze raz, sprzedajemy. Pyk. Nie ma. Skrzyneczki, pyk, nie ma. Woreczki, pyk, nie ma. Już jest 3,5. Dobra, walniemy jeszcze ostatni raz ten sposób. Żebyście się skoncentrowali właśnie na tym, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Dobra, kupimy to. To też, a już wszystko. Dobra, teraz sprzedamy. Wszystko. To też. Tu nie mamy w ogóle zysku. Tu jest zysk, dobra. O, właśnie, może masz łopatę. Jest, tu ma łopatę, dobra, dzięki ziomek. 258 zręczności, ciekawe za co. O, siema gościu. Masz może tak. Świetlany napierśnik ze skóry sobie weźmiemy. I świetlane getry ze skóry, dobra. Założymy sobie. A, jeszcze wróć. Jeszcze. Jeju, jak się gubię w tym. Świetlane getry ze skóry, dobra. Buty niech będą te praktykanta. Jeszcze. No i to był właśnie ten sposób na zarobek, jeden ze sposobów. Drugi to oczywiście macie hazard. Jak macie dobrą rękę i wpłacacie dużo pieniędzy, no to wiecie, wykrywacie po prostu. O, jest tutaj Grom. Elo, Grom. No, no, kogo my tu mamy? Króla macie, masz przed sobą, mordo. Przyszedłeś pobawić się z młodzieńcami. Nie miała żadnej słabości, po prostu jest beznadziejna. Ja też mam taką nadzieję, że znajdziemy się na arenie i że spuszczę jej ten Giamanto przy wszystkich. No to idź stąd, no po co tutaj jesteś? No, gość mi to gada. Helpi tym wszystkim. Wiesz, nie helpi, tylko. A, zresztą. Co my tu mamy? Nie, nie chcę, ale tak. Wyposażymy to. Bo po to tutaj to zrobiłem. Patrzcie, jaki mam dom. Patrzcie, jaki dom kupiłem. I wyposażyłem. Ktoś to wynajmuje. O, właśnie. Fajne w ogóle to wszystko. Balkonik, ale bez widoczku. Jakiegoś konkretnego. Dobra, idziemy stąd. I tutaj chyba jutro powinno się. Powinien być czynsz do odebrania, ale nie jestem pewien.
Zobaczymy. Zdrzemniemy się tutaj. A tam. Nie obchodzi mnie to, że nie jest moje. Dobra, jeszcze raz. No w każdym razie tam nie dostałem powiadomienia, że jest do odbioru czynsz, ale... No ale trudno się mówi. Dobra. Lecimy dalej. I teraz będzie kolejny sposób na to, jak zarobić pieniądze. Bo tak. Tutaj mamy gościa na mapie, na zielono. Więc to jest po prostu kupiec, który potrzebuje pomocy, wsparcia. Nie siadaj, tylko gadaj ze mną. Tak, zabiorę cię do sadów. I tak, płaci wam za eskortę. Tak, zabiorę cię. Dobra, dawaj, dawaj. Follow me. Dobra, idziemy. Statua wskazuje w najbliżej, niezidentyfikowanym kierunku. Gdzie mi pokazuje? W tamtym, ale tam już byliśmy. O właśnie, tutaj jeszcze nie łowiłem. Dobra, teraz to zrobimy. Bo już raczej tędy przychodził nie będę. Już będziemy korzystać z naszej najnowszej technologii teleportu. Ciężko. No właśnie. Dobra, trzeba było już od razu pęknąć, bo to tylko czas tracę. Dawaj jeszcze raz. Łowimy. Aj, znowu. No nie ciągnij aż tak mocno. Ajajajaj. Jak tu będzie jakaś beznadziejna rzecz, to mnie trafi. Tyle czasu poświęciłem. Tyle czasu. Dobra. Nie kliknąłem, sorry. Dobra, jest. No i to już łatwo pójdzie. No, zwijaj to. No, ale się ze mną siłuje. Poważnie. Ale to było głupie. Masakra, no weź daj spokój. Co to? Jeśli to nie jest ryba. Takie rzeczy się dzieją, to porażka. Eliksir lat zręczności. No dobra, no to może być powód też, żeby takie problemy były, no ale jednak to nie ryba. Dobra, zabijmy te osy. Mandero. Nie macie nic. Ty też nic nie masz, dobra. Ej, gdzie jest mój kupiec? Nie no, poważnie. Nie mów tylko, że on tutaj się zgubił. Że on tu na mnie czeka. Serio? Serio, gościu? Serio? Chodź, bo mnie trafi zaraz. Ale on jest irytujący. Ci kupcy są nienormalni. O, jakaś... O, pancerna osa. A, jakiś bandyta się pojawił. Pyk. I dobijamy, gin.
Idziemy dalej. Zetniemy mu głowę? Zetniemy. Dobra, padł. Dobra, ten też padnie zaraz. Dobra. I teraz. Dobra, padł. No i teraz ciebie załatwię. Pyk. Nie ma gościa, nie ma gościa. Koniec. Dziwne. Dobra, gin. Koniec. Dobra, idziemy do sadu. O, tutaj miejsce do kopania. To wykopiemy. Złota marchewka. Nie no, serio. O! Dobra, pieniążki. I tutaj ktoś jest chyba. O, tam jest bandyta. Ha! Jest, dobra. Myślałem, że się nie da tego zebrać. Doświadczenia. Ale z kuszy mogłem to zrobić. Ile mamy srebrnych kluczy? Może tą skrzynkę otworzymy. 5, idealnie. Idealnie tyle, ile powinienem mieć. Lecimy, lecimy. Dobra, gin. Jeszcze pieniądze mi dało, okej. Otwieramy skrzynię. Eliksir życia. Proszę państwa, to jest to. O, jakiś czerwony żuk. Jakiś mocny, taki pancerny się wydaje. Kurde, mnie walnął. O, kupiec zabił osę. No nieźle. A, jednak nie zabił. Tylko cierpiała męki. To było śmieszne. Ale popełniłem solidny błąd. Dobra, nie będziemy przeginać z tymi cheatami na szybsze. Na większe i szybsze przyrosty. Dobra, idziemy dalej. Po prostu. O, właśnie, kupiec. Poczekaj, 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 poczekaj. Masz kurczaka? No, gościu, nie masz kurczaków. To szybko tamtego jeszcze może złapię. Ej, kupiec, ziom. Ty też masz tylko tofu? No kurczę. O! Sposób na zarabianie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Popełniłem błąd. Ale jestem głupi. Ajajajaj. To się robiło nie tutaj, tylko w tym. A, z tym już gadałem. To się robiło w Dębowej Dolinie. Dawaj. No, ziomuś, chodź, chodź, chodź. Wszyscy czekamy na ciebie.
teraz tak, zapiszmy to. Nadpiszmy. I wchodzimy. I teraz wyjaśnię wam, o co mi konkretnie chodziło. Ojejciu, nie przyjąłem wyzwań. Oj, dobra, trudno. Tak, dostajecie pieniądze. Czarny materiał dostałem i sławę. I teraz tak, łowimy tutaj eliksir życia. Z tego co pamiętam, tutaj się łowiło eliksir życia. Aha, pod sam koniec. Świetnie. Jeszcze raz. Patrzcie tutaj. Dobra. Tak, eliksir życia. No i idziemy sobie w tym momencie dalej. Do tego zadania. Pominiemy rozmowę. Zabij więcej hobbesów niż szept, patrzcie. I tak, lecimy sobie. Tam, taram, pam, 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 pam. Tarararam, tarararam. Pomijamy te hobbesiki. I patrzcie. Tu jest srebrny klucz. Łowimy go, oczywiście, jak to zwykle bywa w łowieniu. Dobra, dawaj. Zwijamy, zwijamy. O, hobbesów nie widzę. Tak. Dostajecie srebrny klucz. Szybko się teleportujecie stąd. Albo po prostu wychodzicie z sadów, wychodząc stąd. Normalnie na piechotę. I tak. Tutaj nie klikamy zostań, tylko klikamy od nowa. Wykonujemy zadanie od nowa. I tu mamy właśnie takiego glitcha. Znowu jest ten nasz gościu. Wchodzimy do sadu. Misja idzie od nowa, tak, to prawda. I znowu gość, patrzcie, daje wam pieniądze. Dostajecie znowu sławę. Znowu możemy łowić eliksir życia, który tutaj się znajduje. Lecimy jak najszybciej, wyłowiony. Ha, ale się tam zbugował z tyłu. Dobra, my się cieszymy z kolejnego eliksiru życia. I tak, wbijamy jeszcze tam. A, żeby nie było, mamy 6 kluczy, było 5, jak wchodziliśmy do sadów. Dobra, przyjmujemy, lecimy dalej. Jeszcze jakieś obuszko leży, to sobie wezmę. Nie patrzcie na nią, brzydka jest jak noc na pogrzebie. Ale to było złe. Dobra, i znowu pomijamy tych wariatów, hobbesów. I patrzcie, znowu mamy łowisko dostępne. No dajesz. I tak, ciągniemy, ciągniemy. I znowu mamy srebrny klucz. Znowu stąd znikamy. Teleportuj się od nowa. Znowu tu jesteśmy. Spójrzmy, mamy 7 kluczy, więc, a było ich 5. Możemy to powtarzać tą czynność cały czas. Dowoli, tyle ile tylko chcecie. Naprawdę. Możecie to powtarzać w kółko, bez przerwy. To samo jest
eliksirami życia, które zwiększają nam oczywiście właśnie żywotność, prawda? Spójrzmy jeszcze raz. Użyj i znowu mamy więcej życia. Tak to wygląda. Także to będzie na tyle na dzisiaj. Ja tu będę sobie te klucze kopiował, bo chcę tak mieć ze 20 tych kluczy, żeby otworzyć na tą skrzynię w gildii. I zobaczycie, co z tego będzie. A jeszcze druga sytuacja jest taka, że nie będę tego wam pokazywał całego. I po prostu wrócimy do tego, jak robię questa z tymi zawodami zabijaniu hobbesów. I będziemy szli dalej fabułą. Nie, nie próbowałem. O, okej. Dobrze wiedzieć. Fajnie. To ja ci zaraz powiem, że można kopiować srebrne klucze. I zarabiać pieniądze. W ogóle, chłopie, wiesz, ile mi hajsu już dałeś? Dobra. Nic, pomijam to. Ale gość zmrużył oczy. Dziwne. Dobrze, wiem. Dobra. Na tym to dzisiaj właśnie skończymy. Co sobie napiszę. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja was żegnam. Cieplutko. Hej, papa. Pa.